Minęły kolejne dwa tygodnie, a więc czas na garść nowości w ofercie Militaria.pl. Na początek coś dla miłośników ASG, ten oto karabinek szturmowy Evolution Ghost L. Jest to elektryczna replika karabinka szturmowego Ghost L EEMR, która powstała przy współpracy z włoskimi projektantami broni palnej. Materiały, z których został wykonany ten karabinek, to aluminium, tworzywo sztuczne i stal. Sercem tego karabinka jest wzmocniony gearbox V2. Karabinek wystrzeliwuje kulki z prędkością początkową 320 fps. W tym karabinku oczywiście zastosowano również system hop-up. Z zewnątrz karabinka znajduje się szyna grzbietowa RIS-22, która umożliwia zamontowanie dowolnego urządzenia optoelektronicznego. Producent również załączył w komplecie mechaniczne przyrządy celnicze typu flip-up w postaci muszki i przeziernika. Do zamocowania dodatkowego wyposażenia taktycznego służy uchwyt przedni Evolution Modular Rail w systemie M-Lock. Karabinek wyposażony jest w regulowaną kolbę. Czas na t-shirt K2 Black Panther. Na przodzie tej koszulki znajduje się grafika, która przedstawia czołg K2 Black Panther. Koszulka została uszyta z przewiewnej, wytrzymałej bawełny, która jest miękka i przyjemna w dotyku. Luźny krój tej koszulki nie ogranicza swobody ruchów. To jest kolejna koszulka, która przypadła mi do gustu. Ja już w niej dzisiaj zostaję, a tę koszulkę kupicie u nas zarówno w wariancie kolorystycznym czarnym, a także oliwkowym. Jak wiecie, ja bardzo lubię czapki z daszkiem, dlatego teraz dla Was czapka z daszkiem od firmy 511, model PTR Havoc Cup. Ta czapka została wykonana z lekkiego, wytrzymałego i elastycznego materiału Enduro Flex. Umieszczone na czapce strefy wentylacyjne umożliwiają odpowiednią cyrkulację powietrza. Wewnętrzna taśma z pianką odprowadza wilgoć na zewnątrz, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania. Czapka została wykonana w pięciopanelowej konstrukcji. Czapka wyposażona jest w odblaskowe elementy, które poprawiają bezpieczeństwo podczas aktywności po zmroku. A teraz buty Bennon Bosky Barefoot. Są te lekkie buty będące modelem pośrednim pomiędzy obuwiem standardowym a tak zwanym obuwiem barefoot. Dopasowana cholewka modelu została wykonana z materiału tekstylnego w technologii 3D Night z obustronnym wzmocnieniem z termoplastycznego poliuretanu. Wewnątrz buta umieszczono cienką wkładkę z pianki EVA. Napięcie wszyto tekstylny pasek ułatwiający ściąganie i zakładanie buta. Miękka gumowa podeszwa, która została pokryta bieżnikiem, odzwierciedla szczegóły anatomiczne ludzkiej stopy. Obuwie zostało wyposażone w sznurowadło ze ściągaczem, który umożliwia lepsze dopasowanie butów do stopy. Buty Bennon Bosky Barefoot kupicie u nas w różnych wariantach kolorystycznych. Zanim przejdę do kolejnych nowości, przypominam Wam, że linki do wszystkich produktów, które widzicie w tym wideo, możecie znaleźć w opisie pod filmem. Zostajemy przy obuwiu, oto buty M-Tag Summer Light. Te lekkie buty łączą w sobie cechy butów trekkingowych oraz sportowych. Dzięki swojej stylistyce dobrze komponują się zarówno z odzieżą militarną, jak i z klasycznymi jeansami. Obuwie zostało wykonane z poliestru, co zapewnia im nie tylko niewielką wagę, ale również wysoką odporność na zużycie. Materiał, z którego zostały wykonane buty, ma gęsty splot, co zmniejsza przepuszczalność kurzu i piasku do wewnątrz buta. Natomiast wstawki z siatki gwarantują odpowiednią wentylację, dzięki czemu świetnie nadają się do długotrwałego użytkowania w wysokich temperaturach. Podeszwa butu została wykonana z odpornej na ścieranie pianki EVA, która posiada również gumowe wzmocnienia. Buty są zatem wytrzymałe oraz chronią stopę przed uderzeniami. Te buty kupicie u nas również w różnych wariantach kolorystycznych. Kolejną nowością jest pokrowiec na wiatrówkę z lunetą Lux w kolorze oliw. Ten nylonowy pokrowiec wyłożony jest tłoczoną gąbką. Można w nim przenosić karabin o maksymalnej długości 123 cm. Dzięki poszerzeniu na wysokości komory przenoszony w tym pokrowcu może być karabinek z zamocowanym celownikiem optycznym. Na całej długości pokrowiec zapinany jest na zamek błyskawiczny. Wyposażony jest również w 3 kieszenie. Do wygodnego przenoszenia pokrowca służy pas do zarzucenia na ramię lub przez plecy, a także uchwyt do trzymania w dłoni. Pokrowiec wyposażono również w specjalny uchwyt do powieszenia go na wieszaku. I na koniec 25-litrowy plecak od firmy Badger Outdoor model Recon Laser Cut. Ten kompaktowy plecak survivalowo-militarny ma, tak jak powiedziałem na początku, 25 litrów pojemności. Wykonany został z odpornego na przetarcia poliestru. Od wewnątrz, w celu zabezpieczenia przed wilgocią, został pokryty warstwą materiału PVC. Plecak wyposażony jest w 2 komory główne, które pozwalają zmieścić nawet śpiwór, prowiant lub zapasowe elementy garderoby. Do przenoszenia mniejszych rzeczy, a także elementów ekwipunku przeznaczone są 2 mniejsze kieszenie, które znajdują się z przodu plecaka. Wszystkie kieszenie plecaka zamykane są na zamek błyskawiczny. W
tym plecaku zastosowano system Laser Cut, który pozwala na przytroczenie do niego różnego rodzaju ekwipunku wyposażonego w system MOLE. System Laser Cut zastąpił tradycyjne taśmy PALS. Plecak wyposażony jest w taśmy kompresyjne, a więc jego zewnętrzny rozmiar można dopasować do ilości przenoszonego ekwipunku. To tyle na dziś, a ja na koniec oczywiście zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, jeżeli chcecie wiedzieć, co nas słychać. Odwiedzajcie nasz Instagram, żeby zobaczyć zdjęcia produktów z naszej oferty. No i oczywiście nie zapominajcie o naszym YouTubie.